A z drugiej strony, jeszcze przez Mycki to jest, no, to jest zbój. Normalnie to jest zbój. No właśnie chciałem poruszyć jego temat. No słuchajcie, no przecież Roki, dążymy, tak, żeby chcielibyśmy oceniać ludzi, którzy ewentualnie ocenią mi tak, bo on weźmie kartkę papieru i powie tak, Sedlak. Ten szczela, a ten nie szczela. Ten obrońca, ten co, no tak, szczela, ale też w obrońcach to powinien jeszcze otworzyć jedną statystykę, której jej mu nie dali, nie podali. A ile zapierdolił bramek? Okazuje się, że najwięcej. Aha, ale jest najlepszy, bo strzela. No. No, ale co by, cztery. Tak. Mhm. Czyli nie tak znowu sporo. Mhm. Na 35 kolejek poprowadził 4 mecze Ekstraklas. I teraz ma mecz finałowy w gruncie rzeczy. Panie Przesmycki, co pan masz do tego sędziego, że tylko 4 razy żeś go delegował na sędziowanie meczów Ekstraklasy? A Daniel nie zda się? Daniel Stefański chyba nie poprowadził żadnego meczu, prawda? Nie wiem. Jeśli mamy tę obsadę. Było, widziałem, no, ale on się na sędziowie. W tej sędziował i w tej sędziował słabo, także nie wiem, czy to nie jest tak, że jednego sędziego już straciliśmy do końca sezonu, bo on jest po prostu zagotowany. No, ale nie można wysłać na mecz drużyny lidera gościa, który 4 mecze sędziował na 35 kolejek. Przedostatniej kolejce. W przedostatniej kolejce, ludzie kochani. Nie, przestańcie rzeźbić już naprawdę w tej Ekstraklasie. Dajcie normalnego gościa, który będzie sędziował. Nie, chcecie wydrukowaną tabelę? No nie, no bo mnie to wkurza. Dajcie tego Szczecha. Ale może ten Przesmycki on się nie nadaje. Sędziowie są słabi i że trzeba dać takiego, co mniej sędziował. Bo... To jak jest słaby, to niech poda się do dymisji. Niech... No dobrze. Ci to są wszyscy tak na zasadzie. Przyjechali 25 tysięcy ludzi, a po co mamy tu wygrywać, tak? I jeszcze ten idiota na końcu, który wpada na boisko i zadowolony z tego, że nie dostał czerwonej kartki. No, no ludzie kochani, to będzie największy hit internetu w historii polskiej i zagranicznej piłki. Wpadł gościu i bił brawa sobie, że jaki on zadowolony. Wpadł, przekroczył linię, dostał czerwień. I teraz tak, komisja ligi. Jak mu nie dacie 4, to jesteście frajerami. To od razu wam mówię. No nie, no bardzo, bardzo brutalny, brzydki faul, nastąpienie. Ale ktoś może powiedzieć, że to kolejna gierka psychologiczna tego wspaniałego psychologa. To znaczy pomeczowa po wpierdolu. Znaczy fajnie to wygląda, nie? Nie chcąc być bohaterem, że strzeli gola sam na sam, bo sam na sam to jeszcze nie jest gol, ale jest zatrzymywany przez Remiego idiotę. To przewróciłby się, Remi już miałby w 15 czerwono. Wiesz, jaka by wtedy byłaby zabawa? No, ale nie, no nie można cały czas grać dla Legii, grając za przeproszeniem w barwach innego zespołu. No. To jest jakiś skandal, no. To jest... No nie, no, to jest morderstwo piłki nożnej. On cały się czas, poczuł piłkarzem, on jedzie do Białegostoku, chwali się, i tak nie będziecie mistrzem, będzie Legia. On z Legią daje asystę Legii, żeby Legia wygrała mecz. Chociaż Legia gra w dziesiątkę. I on Legii zawsze pomaga wygrywać. On Legii... Ale przeciwko Legii, dla drużyn, to on wtedy startuje, to jest... Trenerów zwalnia. Liczy się tam wróci, słuchajcie, cały czas, no, szarej... będzie kapitanem. Ty, słuchajcie, bo wiesz, ostatnio widziałem tą taką tabelkę, kto ma największy wpływ na losy polskiego futbolu. Ja nie wiem, czy Forma nie powinien być na pierwszym miejscu ligowego. Ty, słuchaj, on decyduje o tym, kto będzie mistrzem, komu zabierze mistrza, kogo zwolni i kto będzie jego trenerem. No. No ludzie kochani, no. Chodzi mi o to, że... I jeszcze inni, on nie dostanie porozumienia. Ci ludzie mieli za dużo wolnego czasu i nagle teraz mają za dużo małe, znaczy za, mało. Za, dużo za dużo za mało czasu. I wiesz, jak to jest u zawodnika, mówię. Miał fantastyczne bramki, tak, no bo... Nie, no trzeba powiedzieć, że Majewski... Pogoń grał w 12. Przy tym bramkarz Górnika, no to jest żenada. Nie, no ale wiesz, nie, Pawełku. Majewski... Nie, tak. No Wojtek, przecież ten bramkarz ustawił się, jak masz słupek bliższy, trochę daleko, to on podpierał daleko. Dalszy. Ale słuchaj... I czytał wiesz, panoramicznie, nie, no, wiem, czy, nie wiem, czy byłeś już na świecie, widziałem taki rzut wolny Janusza Kupcewicza. Chcesz mi powiedzieć, że... Z Castaniedą, ale to Castanieda zapuścił i on prawie pod pachą, sam, wiesz. Sam Kupcewicz nie, ale przyznaje, to... że bramkarz błąd wtedy popełnił. No dobrze, no, ale tutaj idzie nad murem. Siła uderzenia. No dobrze, ale nie może stanąć sobie na trybunie wschodniej, jak strzały z trybuny zachodniej. Wiadomo, że drugą bramkę bardziej zawalił. Drugą też zawalił, pod pachą puścił. Jak przychodzi nowy bramkarz i to oczekuje, że będzie dwa razy lepszy niż obecny. Pawełku, jak ci za chwilę śmignę jakąś piłą tutaj w studiu po programie, to nawet nie zauważysz i będziesz musiał okulary zdjąć. Wiesz, ja też powiedziałem, że spadł. Ale mi nie będzie głupio. Słuchaj.
Ja nie powiedziałem, że spadnie. Kowal ich motywował. Ale mi nie będzie głupio. Nie, oni tak spadną. I tak spadną, bo oni mają bardzo słabą drużynę. Wiesz, ja coś ci powiem. Szymonem Pawłowskim i Udovičićem. Słuchaj, ja Udovičića widziałem. To jest świetny zawodnik. Był świetny na pierwszą ligę, który lata po skrzydle do przodu. W defensywie to jest największy kretyn w historii piłki nożnej. No tak. On nie potrafi bronić. No to wiesz, no, ale to już jest pomniejszenie. U nas VAR się przydaje. Znaczy tak, po pierwsze. Remi. No nie, no dzisiaj wyobraź sobie, że tego kabareciarza byśmy w życiu nie zobaczyli. Tego idioty z Legii Warszawa, no, który się cieszył, że nie dostał żółtej kartki. Biegnie sprintem i on się na pozycję. A sędzia mówi brrrr. Lejce mówi wracaj. Jego to już wcześniej, wcześniej na boisku i tak, mogło. Nie, on się uśmiechnął. On się zdziwił. On myślał, że ukryta kamera. Tak, ukryta kamera. Gdzie my gramy? Nawiązując do tego, co powiedziałem, taki apel. No, zarówno Zarandy, jak i Udovičić to są na warunki tej ligi, jak na warunki tej ligi. Bardzo dobrze piłkarze. Panowie, mniej... Ale wyobraź sobie, Mieciu, to... ale ciekawe jest, gdyby Remi w dzisiejszym meczu, po tym dwóch żółtkach, tak, nie stał, nie protestował, tylko poszedł do szatni. Wziął prysznic, szybki, od razu rozebrał się, wkurwił się, rzucił koszulkami. Wyobraź sobie. Dostałby tam... to czerwoną i tak. Nie, tylko by nie wiedział. To jest wielka różnica. No, ja jednak zostanę przy swoim zdaniu, żeby nie robić z niego takiego nieudacznika. Słuchajcie, ja wam coś powiem, no Tomek Hajto nie był złym piłkarzem, prawda? Według mnie był bardzo dobrym i świetnym obrońcą niemieckiej Bundesligi, ale trenerem był słabym. A chcecie się kłócić? Możemy, no, ale mi się tak wydaje. No. Zbigniew Boniek tak samo. Ja myślę, jak... Słuchajcie, Mourinho jak wyrzucili z Manchester United, to przyjechał z Holsker i powiedział, grajcie w piłkę. Ani jednego transferu nie zrobił. Furora? Furora. No tak, pozwolił grać w piłkę, zostawcie już tą taktykę, może ta taktyka faktycznie nadaje się tylko na NBA i na koszykówkę, że w ostatnich 3 sekundach meczu, mecz trwa godzinę, bo jest tak, 45 minut reklam, 7 czasów plus 1 rzut. Tak, schemat może rozrysować. Tak. I ostatnie 3 sekundy w NBA trwa godzinę, a ja mówię tak, no i po co mi to, komu to potrzebne? A dlaczego? A dlaczego? No bo taktyka. Marihuana? No nie wiem, też pewnie, no ale... No, ale... Andrzej, ty opowiadałeś taką historię wczoraj, że on wysyłał swojego asystenta, żeby ten mierzył głębokość szafek. Ja? Tak, też mi się kojarzy, że to... A, nie. Tak, w Gliwicach, nie ktoś inny to opowiadał, ale zdradzę wam kto, ale tak, że... Podobno, ja też pamiętam, to nie Andrzej. Że tak, to nie Andrzej opowiadał, ale wczoraj tak, ja też słyszałem taką tą, że... Ja to dziś słyszałem. Że Bogdan Zając pojechał sobie do Gliwic, głębokość, szerokość szafek w szatni przed meczem Lecha w Gliwicach. No, to wiecie, no, a to jest podsumowanie tej ja rozumiem, że można się do wszystkiego przygotować. Tylko ciekawe, czy jeden z tych asystentów zmierzył szerokość autokaru, długość, nie? No, a nie może wiem, to jakiś remont się no. Ale jak można to gwizdnąć? Do ludzie, no. Nie, no sędzia mecz ma słabe tygodnie, trzeba przyznać, bo... Znaczy, może ja bym powiedział, że sędzia mecz jest słaby, a nie słabe tygodnie ma sędzia mecz. Nie mów tak, bo sędzia mecz... Co? Że jest wielki? Wiem, że ty jesteś wariat, ale na solówce to myślę, że byś miał problemy. Fame MMA, Wojciech Kowalczyk, sędzia mecz. Dawaj go tutaj. Nie, żartujemy oczywiście, nikt się nie chce bić. Może to właśnie chce. Wy w tym widzicie jakąś niesprawiedliwość wobec innych klubów i tego, że no jest to jest... Zależy, kiedy przyjmiesz sobie, jaki jest najlepszy czas w telewizji. Nie, ale panowie, no to przecież to wiadomo od dawien dawna, tak? Na początku i tak zwróćcie uwagę, że oczywiście wiadomo, że już pomijam te pierwsze kolejki każdego sezonu, bo wiadomo, że Legia jest, ten terminarz jak jest układany na 5-6 kolejek, to wiadomo, że biorą pod uwagę, że Legia będzie przechodziła kolejne, to musi grać jako ostatnia, czyli... Puchar Polski, tak? Znaczy nie, kwalifikacje, europejski puchar. Czyli pierwsze 2 kolejki. No nie, tam jest, no tak, ale pamiętaj, że oni biorą pod uwagę, że Legia jako mistrz może z ostatnich lat może odpaść z tej rundy, jak przejdzie, to później jeszcze to czyli wszędzie jest ustawiona. Ale czy ktoś widział Legię grającą w piątek o 18 albo w poniedziałek? W piątki chyba widywałem. Ale nie o 18. Andrzej, oni grają tylko i wyłącznie o 20:30 w piątek, 20:30 w sobotę, ewentualnie... No to nie jest jakaś straszna rzecz. No bo Legia ma markę, więc jest puszczona w najlepszych godzinach. Jak sobie zagłębię, tak, to sobie zapracuje markę, to będzie grało. Ale ja Lecha widziałem grającego w poniedziałek.
A mi się wydaje, że to są dwa najbogatsze kluby, czyli jak Lech mógł zagrać w poniedziałek, to i Legia niech zagra w poniedziałek. Mi się wydaje, że Legia w ostatnich latach bije Lecha na głowę, jeśli chodzi o wyniki i popularność w Polsce. No wiesz, ale ja, słuchaj, pamiętaj, tylko że u nas w Polsce jest troszeczkę to oddzielone. Ja na przykład widzę w hiszpańskiej najbogatszych grających w niedzielę o 12. Real grał, Barcelona grała. A u nas w Polsce Legia nigdy nie zagra w poniedziałek, ani w piątek o 18. Uważam, że polska piłka ma miliard innych problemów niż nie, to, kiedy gra Legia Górnik. Tak samo Zagłębie Sosnowiec nawet dwa razy. Tak samo Mieć Legnica też nawet dwa razy, a w Gdyni... Nie muszą nie postanowiono nie wygrywać. I nie spadną. I nie spadną. I to, będzie, to byłby kabaret, nie? Jak oni tak by do końca sezonu nic nie wygrali i nie spadną. No, lepiej, żeby nie sprawdzali tak. No w sumie na tych samych remisach mogą się dokulać, no bo jak oni zremisują trzy mecze z pięciu, a Zagłębie Sosnowiec jedno wygra, ale cztery razy dostanie w mordę, no to tyle samo punktów ostatecznie będą mieli. Kto wie, Arko, zrób to. Jak już i tak nic ciekawego w tym sezonie nie prezentujesz, to spróbuj się utrzymać, nie wygrywając meczu do końca sezonu. Wtedy możemy się założyć o coś, że coś zrobimy. Zaśpiewamy Arkowcy w studiu Ligi Minus. Ja się rozbiorę do Aga. Tego nikt nie chce, Wojtek. Ja to wiem. Już było w Lechowie. Wojtek, co ty masz? Ja się osobiście leczę, naprawdę. Nie no, chałupy, to byłby, nie no, to byłby hit, nie? Nie moje rozebranie. A myślałem, tylko hit byłby, jakby Arka Gdynia się utrzymała w lidze, nie wygrywając meczu do końca sezonu. No, ta skromność. To byłby hit. Nie, to ja nawet sobie... Chciałbym to wyobrazić. Ja sobie to wyobrażam. Na ciebie jakieś haki? Tak, oczywiście. Tylko dlatego ja nie powiem, że on jest inteligentny i dlatego powiedziałem, że on się nadaje na wioskę typu Lubin czy gdzieś tam tego, do takich gier zespołowych, niż do większego miasta. No, ale tam, w teorii... Bo on się pogubi. On nie wiedział, z kim rozmawia. Zmienia jeszcze dodam, no bo wcześniej też jakiś polski klub lepszy od Korony Kielce mógł go wyciągnąć z tej Korony, gdy on był wicekrólem strzelców, a żaden się nie zdecydował na to. Skończyliśmy już te przedstawienie z tymi pozycjami. To ja tylko stwierdzę, że polska piłka z polskimi piłkarzami to gówno. Jeszcze trenerów. No trenerzy tak, ale jeżeli chodzi o piłkarzy, to gówno. Przecież tutaj był tylko Błaszczykowski z Polaków i Czerwiński. Na środku obrony wystąpił gościu młodszy od Samuela. Kto tutaj przeszedł, a być młodszym od Samuela to jest pewien wyczyn. Samuel jest bardzo młody. Młodszy, ale podobnie wykształcony. Tak. Jest to wykształcenie podstawowe. Cześć, Samuel. I to nie o tobie. Mówiliśmy o Samuelu. I tak jak patrzyliśmy na Samuela, że to jest Pereira. Dlatego ja się zgodzę z wami, że to ten brak nominacji jest śmieszny i trochę skrzywdzony może poczuć się Kuba Czerwiński. Zgadza się, tym bardziej ja widziałem później ten, gdzieś tam na stronach tą całą kapitułę. No tam, mówmy się, no tam widziałem... No wszystko widziałem. No, powiem tak. Ale mam jeżeli dziennikarz Pulsu Biznesu. No Puls Biznesu, jak on ogląda na co dzień Ekstraklasy i wszystkie kolejki, to ja gratuluję. Nie, no to jest no, coś niebywałego. No panowie, no to jest jakiś... To może się po prostu umówmy, że najbardziej wartościowymi nagrodami są te, które przyzna program Liga Minus. Ja się od dzisiaj... będę to jest fakt. Ja będę dzisiaj od dzisiaj zajmował się księżami. Mogę? Ja też się oglądam. Albo chodzę do każdego kościoła. Znaczy, no nie, no to jest na tej samej zasadzie, no bez przesady. Oceniać jednego księdza drugiego, bo jak odprawił mszę, czy pogrzeb, czy komuś. Gdzie no, my jesteśmy? No nie, no tak, bo Puls Biznesu i wysłali kogoś i on co? Jakiś pasjonat ekstraklasowy. Tak mi się wydaje, bo chyba... Idiot, a nie pasjonat. Weźcie, ale po co to robić? I, bo po pierwsze, po co to robić? Ale po co taka kapituła? Niech kapituła to ma przynajmniej obejrzane, tak jak mówi Roki, kilkadziesiąt meczów, a przynajmniej tak, z pięć w kolejce, w rundzie kilkadziesiąt, a kilkaset w sezonie. Wtedy tak, a ten z Pulsu Biznesu, co on tam może oglądać? No. Wyobraź sobie, otwórz Puls Biznesu i zobacz, co oni o Ekstraklasie napisali przez ostatni rok. Jakub Burś. Bo będzie mu, przeleci mu cała tam złamana noga, to wszystko tego, no to nie ma sensu wystawiać. No z tego co wiem, to zawodowiec musi być przygotowany do występu. Nie no, Kowal, nie szukajmy problemów, szerzmy no, dobro. Jakub Bursztyn. Chcecie szerzej, to szerzej. Czas tam powinna sobie grać. No i zagra i wygra tę ligę. Tak zakładam, za rok. Możemy... I wraca, ale powtarzam, trzech hamów trzeba kupić. Będzie okej. To tylko Kowala sprzedajemy? Żartowałem, ty jesteś też kulturalny człowiek. Już taki ruch rozpaczliwy. Mateusz Szczepaniak wrócił jakby do Krakowi.
Ale jednak coś tam chyba nie poszło. No nie, może dlatego, że to obu panom nie było po drodze prawdopodobnie. I rozstali się, no. Bo on chyba był za miękki, Szczepaniak, dla Probierza. Możliwe. Taki charakter. Ale jako... on był taki, Krzysiek. Jak go pamiętam, jeszcze właśnie to był taki harbagon. Tak, walczył, walczak był i może miał gdzieś tam braki techniczne, ale mnie się podobał ten zawodnik. I właśnie tak mi się wydawało, że Michał wróci do niego. A tu jednak zdecydował się na Cabrerę. No zobaczymy, no. Braki techniczne? A kto w tej ekstraklasie nie ma? Ja tym tego, aby jako następny trener... Krafuli stracił, tak? Aby jako następny trener stracił pracę, ale tak sobie myślę, czy czasem w Lechu ktoś za chwilę nie pomyśli, że ej, w Lechii w sumie zadziałało zatrudnienie prawdziwego trenera. W Legii też zaczyna działać zatrudnienie prawdziwego trenera. Może nam też potrzeba prawdziwego trenera. No i wiesz, może się okazać, że następny mecz, jeżeli Lech gra u siebie, to może się trzeba będzie, znaczy może zobaczymy odkurzaną ten transparent z ostatniej kolejki. Mamy kurwa dosyć. Wywieszą kibice Lecha, no bo faktycznie, bo... A co do słów, Kowal, słyszałeś słowa Bartosza Kwietnia po meczu? Czy nie obiły ci się uszy? W październiku. No to ci podpowiem. Po meczu powiedział, że decyzja. Decyzja sędziego o podyktowaniu rzutu wolnego to było, cytuję, jawne dymanie. Przesadza trochę Bartosz, wydaje mi się. Przesadza trochę z tym określeniem, bo jednak. Ogólnie, wiesz co, to był rzut wolny z ilu metrów? Ale to nie. Wiesz, to już nie chodzi z ilu metrów, czy on był z kilometra, z metrów. Bardziej chodzi o to, czy on był w ogóle. Ale wszystko jedno. Słuchajcie. Zwracam uwagę piłkarzom Jagiellonii, że jawne dymanie to było Wisły Płock przez sędziów i Jagiellonię w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, niech sobie obejrzą jeszcze raz. Znaczy, to nie było jawne dymanie, ruchanie, co niby wkładanie, no nie wiem, no niech se sprawdzą. Jazda na tyłkach. Nie wydaje wam się, że hipokryzą jest trochę śmianie się z Krafuricza, a chwalenie decyzji o zatrudnieniu Dziurdziewicza? Nie, tylko to tutaj, co Paweł mówi, tylko do tego jeszcze dodać, PR-owa na pewno i na uspokojenie tego, co się wydarzyło w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu, czyli na uspokojenie kibiców, prawda? Bo tam było to ta dramatyczna końcówka Lecha Poznań, stracone szanse na tytuł, przyjeżdża Legia, prowadzi 2-0, kibice stwierdzili koniec. Nie ma meczu, nie odbywać. Już Legia niech sobie bierze mistrza, my nie będziemy tutaj patrzeć na to. Wywieszona flaga, mamy kurwa dosyć. Brawo. No, ciekawe, dzisiaj już czekałem tak już tak naprawdę. Na tą flagę? Tak. Czy na przerwanie meczu? Nie. Na przerwanie meczu to jeszcze za wcześnie, to nie jest ten moment sezonu, ale już na tą flagę mówię. Wywieszą czy nie wywieszą? W Poznaniu będą mieli też problem, bo... Mecz na dnie, a mecz na dnie jak mecz na dnie, czyli tak wszystko to się zgadza. Powiem tak, już od wielu lat patrząc na te mecze hity, bo tak nazywano i Lech Legia, Legia Lech i teraz lider z wiceliderem, wcale się tak zastanawiam, dlaczego polska ekstraklasa i ta spółka i wszyscy nie dojdą do porozumienia, żeby akurat ten mecz wrzucić na piątek o 18 albo w poniedziałek o 18. W sumie takie same gówno, jak żeśmy oglądali w każdy poniedziałek czy w każdy piątek, a czasami w poniedziałki są ciekawsze mecze. Nie? No także fajnie, że to się odbywa i nakręcą się tutaj wszyscy i ogólnie rzecz biorąc nie nakręcili się kibice. U nas były selekcjoner, możemy się z niego śmiać, może nie mieć wyników, ale... u nas dla działaczy, PZPN-u, dla sędziów, były selekcjoner Fornalik, się nie nadaje. Ale ten Zapinto, on jest Bogiem, ja nie mogę mu nic zrobić, bo on Legia Warszawę prowadzi, ojejku, nie wolno go ostrzeżenia mu dać. Przecież jakaś kompromitacja sędziów, ten sędzia Frankowski powinien dostać zawieszenie przynajmniej do końca sezonu za to, że nie potrafił wyrzucić gościa, który lata po boisku. No nie możesz latać po boisku w trakcie meczu. No chyba że uważacie, że tak można. No, tylko, że nie miejcie pretensji później, że Michał Probierz pójdzie na trenerską ławkę do Zapinto i też mu złoży życzenia. Można przykład mu złożyć życzenia z okazji fajnego weekendu. I wyrzućcie tylko mi wtedy Probierza na trybuny, jako jakikolwiek sędzia, to wam powiem właśnie wtedy. Zobaczycie, jak to będzie, od razu będzie liga pod koło ustawiona. Mhm. Nie, no, to już takie dyrektor sportowy, jeden z najbardziej lubianych w Polsce osób,
Jeden z... Tej Polsce? Pol, znaczy... Ja stworzyłem jeszcze pamiętajmy, że było ponad 100 występów, 102 występy, tak, w reprezentacji Polski, kapitan reprezentacji Polski. Mówimy tutaj o gościu, który może nie jest lubiany w całej Polsce. Ale przynajmniej dla mnie jest to osoba otwarta, inteligentna, która aż się dziwię, że nie wychodzi do mediów, nie? Wiecie, no bo ja bym podejrzewał Franciszka Smudę. Obrócił się na tych... No ale nie, jakby Franciszek Smuda powiedział, nie, ja tam mam w dupie tą waszą weszło i tą inną, i nie wychodzę i mam gdzieś, nie wiesz, jak to po tym swoim niemieckim. Ale wiesz, Michał Rzepłakow na tyle inteligentny, przez tyle miesięcy pracy w Zagłębiu Lubin,